Dzień dobry wszystkim. W związku z komentarzami, jakie dostaliśmy na temat żywopłotu, że jest wytknięty nie tak jak trzeba, zapytałem się sprzedawcy i powiedział, że ma być powtykany praktycznie cały. Inni mówili, że tak do połowy, także przyjechałem to poprawić i niektóre wytkniemy tak około do połowy, inne wytkniemy prawie całe i zobaczymy, czy to coś zmieni. Mam nadzieję, że mnie słychać i mniej więcej widać, co robię. Testujemy chińską kamerkę, podróbkę jedynego słusznego GoPro, na które nie mam hajsu, bo wolę sobie kupować inne rzeczy. Mam nadzieję, że naszego niskiego poziomu taki chiński GoPro jest wystarczający. Wpisuje się w konwencję kanału. O kurde. Dobra, niektóre powtykane głębiej, inne trochę mniej. Teraz będzie się superonie potykać. Idziemy pod płot. Większości z nich, przynajmniej tutaj, nie da się wetknąć tak głęboko. Jednak tego gruzu jest tu więcej niż myślałem. Dzięki tym wszystkim osobom, które napisały w komentarzach, że jest to powtykane za płytko. Bo jakbyście tego nie pisali, to już bym się nie dopytał sprzedawcy. No każda jest wciśnięta przynajmniej do połowy, to znaczy z tych, które się dało, bo jednak jest tutaj tyle tego gruzu przy ogrodzeniu, że musiałbym iść po kilof, żeby to rozłupać i jakoś się tutaj niektóre powsadzać głębiej. I możliwe, że za rok tak się to skończy. No ale teraz zobaczę, czy uda się tak. Dużo z nich też wcisnąłem tak jak chciał ten sprzedawca, czyli że ledwie tam centymetr z ziemi wystaje, więc pewnie będę się o nie potykał albo je skoszę nieraz. No ale tak już bywa. Niby człowiek już tyle lat wtyka, a dalej nie wie jak wtykać. Także dzięki jeszcze raz. Misja zakończona połowicznym sukcesem. Bierzemy się za coś innego. Druga szybka misja na dzisiaj to przetestowanie takiej oto piły. Po moich... O kurde, w otworze testowym woda się zebrała.
Niedobrze. Niedobrze. Ciekawe, czy to przez ten ciągły deszcz, czy już aż tak podeszło jednak gruntowe. Kurde. No dobra. Trzeba będzie przedłużyć testy. No, także mimo to, że uwielbiam wszelkiego rodzaju silniki spalinowe, to te wszystkie chińskie marketówki, które kupuję, a nie stać mnie na markowe, strasznie mnie denerwują, także uznałem, że kupię sobie taką bateryjną piłę, bo ja tutaj nie będę żadnych wielkich drzew powalał i do takich tam byle jakich robót taka popierdółka mi starczy i zobaczymy, na ile bateria starcza. Jeśli tak nie jakieś pierdołki. Dzisiaj tam potnę tylko chwilę, bo nie kupiłem oleju do łańcucha, a dali kurde jakieś 60 ml tylko w gratisie. Łańcuch poluzował. No, do pierdółek fajnie. Dużo szybciej i przyjemniej niż walka ręczną piłą, co do tej pory się odbywało cały czas. Ale takie to też spróbujemy. To nam tutaj nie jest potrzebne. Ach, czemu byście nie odprzątnęli tych drzew? Przeszło. Ale tutaj już się jej nie podobało. Ale przecięła. Dobra, idziemy po taczkę i czyścimy tutaj dalej.
koniec zabawy na dzisiaj. Po raz drugi rozciągnięty sznurek. Tym razem wyczyściłem trochę więcej gałęzi i chyba nigdzie się nie zawiesił. Au. Także no wygląda na proste. Tu jeszcze jest parę taczek gałęzi. Jeszcze jest skoszenia na jeden raz, żeby mi się tutaj nigdzie żadne takie trawsko ani nic nie plątało pomiędzy tym sznurkiem. No i wtedy przystąpimy do wyznaczania tej szopy, bo chciałbym, żeby była tak gdzieś z 1,5-2 metry od granicy tutaj z tej strony. Tu jeszcze musiałem trochę przyciąć to drzewo, które kroiliśmy niedawno. Powiem wam, że to pio nawet daje radę. Lepiej niż myślałem. I jakoś lepiej mi się nią kroi nawet niż tamtym, co wtedy sobie przywieźliśmy. A może to dlatego, że nie mam wprawy. To wiadomo, taki łatwiejszy sprzęt lepiej podchodzi, no ale przekroiło nawet takie coś. Za wycinkę drzew z nią to mi się raczej nie brał, ale tak do takiego czyszczenia to zajebista jest. To tak. Przyszły stopy do tej szopy, więc wyznaczę ją sobie, może je powbijam. Wybiorę jakieś ładne, w miarę grubsze słupki i będziemy się za tą szopę powoli brać. Przynajmniej słupki staną, a na resztę to już będę musiał, że tak powiem, nazbierać fundusze. Tutaj pięknie widać, jak wcześniej sznurek się tam coś zawieszał gdzieś tam dalej, ja tego nie widziałem, bo tu no było trochę bardziej zarośnięte i tak sobie powymierzałem tutaj słupki jakieś no, więcej niż tyle od prawdziwej granicy. Także dobrze, że wierciłem tylko jeden, bo trochę mi się zdenerwował. No ale teraz tak jak widzę, to jest prosto i powinno być ok. Także na dzisiaj to tyle. Jutro raczej dalszy ciąg cierpienia. Niech ten deszcz chociaż przestanie padać, bo jest masakra. Także do widzenia.